czuję, oddycham, buduję! Kombinat to tkanka, ja jestem komórką! Nie wyrwę się, nie wyrwę się, bo tylko wiem, wiem, wiem. Wiem. To tylko witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Gwiazdy na żywo z krakowskiego klubu Wolność FM. Dobry wieczór! Scenografia naszego dzisiejszego programu pokazuje, że bohaterem może być tylko jeden człowiek. To właśnie on, Grzegorz Czechowski. Witamy Cię, Grzegorzu. Dobry wieczór. Zapraszamy do nas. Usiądź, proszę. Grzegorz Czechowski, te oklaski świadczą o tym, że jesteś znany mniej więcej tak jak Waryński z banknotów. Myślę, że jakby miało być tak, że byłyby banknoty z Czechowskim, to nikt nie byłby tym specjalnie zdziwiony. Oprócz mnie oczywiście. Grzegorz Czechowski, z wykształcenia polonista, absolwent Uniwersytetu Toruńskiego, zaodnany w Toruniu, ale urodziłeś się w mieście magicznym i tam mieszkałeś przez jakiś czas. Miasto... Ja myślę, że każde miasto, w którym się rodzimy, może być magiczne. Może być, ale... Tczew, to ulubione miasto wszystkich prezenterów radiowych. Powtórz jeszcze raz. Tczew. Jeszcze raz. Ja też mogę. A ty? Tczew. Tczew. To jest obowiązująca nazwa, wymowa nazwy miasta, w którym się urodziłem. Tczew. Jedyne miasto na Śródlądzie, które miało szkołę morską kiedyś, wiele lat temu, zanim została przeniesiona do Gdyni. Miasto, w którym mieszkałeś między mleczarnią, którą szefował twój tata, a między dworcem kolejowym. Do mleczarni chodziłeś po lody, którymi korumpowałeś kolegów, a na dworzec kolejowy wychodziłeś w indiańskim pióropuszu, żeby kupić bilet do Indii. Nie, ten bilet już miałem, a w indiańskim pióropuszu wyjeżdżałem do Indii. I czekałeś na pociąg, który miał cię zabrać do Indii. No, tak jak Kolumb, po prostu byłem przekonany o tym, że Indianie żyją w Indiach. W związku z tym, kiedy tylko uzyskałem bilet do Indii od znajomego mojego ojca, natychmiast zakładałem pióropusz i szedłem na dworzec, skąd przyprowadzali mnie sokiści. Do domu? Do domu. Potem już kiedy moja mama widziała mnie biedne na przykład wychodzącego w pióropuszu z domu, raz została zmuszona do szukania mnie po dworcu w papilotach i w sztafroku, bo zobaczyła, że jestem w stroju służbowym i że wjeżdżam do Indii właśnie. Ale podejrzewam, że także twoja mama w jakimś stopniu była osobą, która może zmusiła, a może raczej zaproponowała ci grę na bardzo oryginalnym, bardzo wyjątkowym instrumencie. Powiem ci szczerze, że mama raczej była zaskoczona tym wyborem. Czyli to był twój wybór, a to ciekawe. To był mój wybór i to po wielu latach, bo moje perturbacje ze szkołą muzyczną były dosyć długie. Moje obydwie siostry zawzięcie ćwiczyły na fortepianie. Ja na początku odmówiłem współpracy ze szkołą muzyczną. Po półtora roku mnie z tej szkoły praktycznie rzecz biorąc prawie wyrzucono. Ale kiedy miałem lat 16, kiedy posłuchałem kilku płyt Krzysztofa Komedy, kiedy posłuchałem kilku płyt przede wszystkim i to z zupełnie innego podwórka Jeff Rotal, to zrozumiałem, że muszę mieć koniecznie flet. Flet. I o flecie rozmawiałem wtedy z rodzicami, którzy kupili mi pierwszy instrument. I masz go do dzisiaj? Czy to jest ten pierwszy instrument, czy do tej pory? Nie. Pierwszy instrument, niestety ten prawdziwy, pierwszy, na którym się uczyłem, zostawiłem kiedyś przypadkowo jadąc autostopem i tak byłem uradowany z tego momentu, że zatrzymałem Skodę, była to Skoda,
że złapałem jedną torbę, flet został, kiedy wróciłem tam po pół godziny, już niestety fletu nie było. Czyli nie było tak, że to było przypadkowe, że wyróżnikiem Republiki, brzmienia Republiki stał się flet, bo ty o tym flecie marzyłeś dużo, dużo wcześniej. Flet w ogóle mi towarzyszył o wiele wcześniej, ale flet to był instrument, który w ogóle mnie wprowadził do grania, tak naprawdę. Mamy dla ciebie niespodziewajkę, pani Agnieszka Cywińska, zobacz, ta blondynka, która w tej chwili stoi na scenie, to absolwentka Krakowskiej Akademii Muzycznej i ona zaraz ci zagra utwór, który wiem, że ty też kiedyś trenowałeś, Badineri Jana Sebastiana Bacha. Posłuchaj, jak mógłbyś grać, gdybyś więcej się uczył. Agnieszka Cywińska. To naprawdę niesamowite, Agnieszka Cywińska. Widzisz? Znaczy słyszysz może. Ja grałem pewne części tego utworu, ale były takie, które musiałem omijać, przyznaję się. Toruń to wówczas bardzo prężny, jak i dzisiaj, ośrodek akademicki, miasto, jedna ze stolic polskiego rocka początku lat 80., bo to się zaczęło tak z biegiem Wisły, prawda? To prawda. Wtedy była Warszawa, Toruń, Gdańsk. Znaczy od Warszawy w górę Wisły naprawdę nowa fala i ostre działania. I słynny studencki klub, który nazywał się Od Nowa. Od Nowa. Czy to było takie centrum, w którym twoja działalność jakoś się ogniskowała? Rzeczywiście Od Nowa to był zespół, który skupiał w sobie bodaj 8-10 zespołów. Każdy z tych zespołów trenował na zmianę. Myśmy tam się wymieniali w tych salach prób. W ogóle nie było tak zwanego zmiłuj się. Naprawdę trzeba było dużo i ostro grać, dlatego że kto nie dawał raz w miesiącu koncerty, ten wylatywał z klubu. I nie było litości. Nie było litości i rzeczywiście było mnóstwo zespołów świetnie grających. Na nieszczęście niewielu z nich potrafiło się utrzymać, powiedzmy, dłużej przy życiu. Nam się udało jakimś cudem. Natomiast to była ta temperatura, w której właśnie Republika mogła powstać. Właśnie ludzie twórczy czują się najlepiej w takich warunkach konkurencji. Świetnie, było naprawdę świetnie, znakomicie. Ale zanim Republika, to jeszcze była formacja, która miała naprawdę bardzo oryginalną nazwę, która być może byłaby się w stanie nawet jeszcze dzisiaj przebić, mianowicie Symboliczna Łapka Misia. Co jest dopiero nazwa? Symboliczna Łapka Misia to jest zespół Symboliczna Łapka Misia, podkreślam. Powiedzmy to raz jeszcze głośno. Symboliczna Łapka Misia. To był zespół, który w ogóle wprowadził mnie do Respubliki. To są takie zamieszkłe czasy Republiki. A Symboliczna Łapka Misia była frakcją, akustyczną frakcją w Respublice. I tam do tejże Symbolicznej Łapki wciągnął cię ten wiotki młodzieniec, z którego dzisiaj gościmy. No właśnie, tutaj. Tak jest. Dobry Czyli wieczór, Zbigniew Rudziński. Witamy cię, Zbyszko. Dobry wieczór. Grzegorz, proponuję, żeby się przemieścił tam w stronę Zbyszka, bo zaraz, jak przed laty, proszę Państwa, toruński zespół Symboliczna Łapka Misia na żywo w Krakowie, w klubie Wolność FM. Grzegorz Ciechowski i Zbigniew Ruciński. Thank you.
Symboliczna łapka misia, czyli Zbyszek Ruciński i Grzegorz Ciechowski. Dziękujemy bardzo, Zbyszku. Po 20 niemal latach znowu razem. Dzięki, Zbyszku. Symboliczna łapka misia. Kto by to teraz wymyślił? No właśnie, a tymczasem po symbolicznej łapce misia pojawiła się formacja, o której Grzegorz dzisiaj już się wspomniał, czyli oczywiście zespół Republika i pierwsza połowa lat 80. właściwie należała do tego zespołu. Wszystko, co można było zdobyć, to zdobyli. I była wtedy tylko właściwie jedna audycja, jeden program, w której nadawano wszystkie utwory Republiki. Chodzi oczywiście o listę przebojów programu trzeciego, gdzie te wszystkie numery można było znaleźć. I wszystkie znajdowały się na najwyższej oczywiście pozycji. I poprosiliśmy o krótką wypowiedź na temat Republiki. To nie było takie oczywiste wtedy. Poprosiliśmy o krótką wypowiedź na temat Republiki na liście przebojów trójki Marka Niedźwieckiego. Bardzo proszę, Marek Niedźwiecki. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników programu Gwiazdy na żywo. Cały klub Wolność FM pozdrawiam. Pozdrawiam Grzegorza Ciechowskiego i Republikę. I właściwie mam powiedzieć rzecz bardzo oczywistą. Republika była największą gwiazdą listy przebojów programu trzeciego w latach 80. 17 razy na pierwszym miejscu i do dzisiaj niepobity rekord, prawie 2000 głosów na piosenkę Obca stroną. Pamiętam, jakby to było dzisiaj. Ile to było liczenia, całe noce. Proszę sobie wyobrazić, 2000 kartek pocztowych, wtedy tylko kartkami pocztowymi. 2000 kartek pocztowych w ciągu jednego tygodnia na jeden tylko tytuł. Republika. To była największa gwiazda listy przebojów programu trzeciego w latach 80. Zdecydowanie. Ja myślę, że panie, które są dzisiaj z nami, czyli Joanna, Agnieszka i Anna, również nie przypuszczały, jeżdżąc za wami na koncerty, a tym właśnie się zajmowały głównie w swoim życiu przez dłuższy czas, że kiedyś tutaj będą siedziały i z tobą rozmawiały. Ja może wyjaśnię, że Joasia, Agnieszka i Ania to są trzy najpiękniejsze fanki Republiki, bo wielokrotnie przegrywaliśmy, jeżeli chodzi o średnią urodę z Lady Punk. Oni mieli ładniejsze dziewczyny, mówię o średnią, nie mówię o dziewczynach, które mi tutaj towarzyszą, mówię o średniej. Natomiast myśmy celowali jednak w panach bardzo inteligentnych. Mm-hmm. Bo taka była Republika. Bo taka była, w przypadku dziewczyn udało się połączyć te dwa elementy, po prostu urodę, inteligencję i upór, przede wszystkim upór. No właśnie, teraz o tym uporze. Wiem, że potrafiły na przykład przesiedzieć 8 godzin w toalecie klubu Riviera Remont w Warszawie, po to, żeby mieć lepsze miejsca, z których potem wyjdą przed scenę od razu. Czy tak było, Agnieszko? Jeżeli koncert odbywał się o godzinie 18, no to byłyśmy w klubie już o 9, i aby zająć najlepsze miejsca pod sceną, musiałyśmy gdzieś się ukryć, więc najlepszym miejscem była właśnie toaleta. To są uparte kobiety. Mieszkałyście w Warszawie. Wiem, że potrafiłyście, czy tak było, Joanno, że potrafiłyście pojechać do Torunia, wiedząc, gdzie Grzegorz mieszka, po to, żeby powiedzieć mu dzień dobry, a on mówił, przepraszam, ale nie mam czasu. Dokładnie tak było. I nie tylko do Torunia, również jeździłyśmy po całej Polsce. Kiedy wiedziałyśmy, że w jakimś mieście mają koncert, wielokrotnie nie zdążałyśmy, spotykałyśmy się z nimi już po koncercie, gdzie oni po prostu machali nam na pożegnanie, bo byłyśmy strasznie szczęśliwe. Strasznie szczęśliwe, że ich przez chwilę zobaczyłyśmy. Anka, ty przez balkon uciekałaś na koncert. No tak, zdarzało się. Czasem rodzice nie wyrażali zgody na wyjazd. Trzeba było niestety inaczej sobie poradzić. Zostałam zamknięta w mieszkaniu, ponieważ mieszkałam na parterze, mogłam spokojnie wyjść przez okno. Zostawiłam tylko karteczkę rodzicom, że bardzo ich przepraszam, rozumiem, ale niestety ja muszę iść i koniec. I jechałyśmy do Tomaszowa Lubelskiego. To też zresztą osobna historia, zresztą bardzo ciekawa. Ani ojciec, a mój obecny też zrywał systematycznie moje plakaty ze ściany. Czyli tak się kończy historia z fanką Anią. Tak. Ani ojciec, a twój obecny teść. Pani Ciechowska przed nami. Proszę państwa. Proponuję, byśmy się przenieśli nieco wstecz. Dokładnie będzie to 12 lat wstecz. Był taki słynny festiwal w Jarocinie, rok 1985. I bardzo słynny koncert. Dziewczyny oczywiście były na tym. No ja myślę, obowiązkowo w pierwszym rzędzie. Były i przeżyły to wszystko i widziały to na własne oczy. Ciemny korytarz, jak bal do kory.
Witam serdecznie wszystkie gwiazdy w Klubie Wolność i Ciebie, Grzegorz, bardzo serdecznie witam. Mam mówić o miłości i nienawiści. Otóż nie chcę mówić o nienawiści. Ja Ciebie ubóstwiam od tych lat, jak się znamy. Pamiętam tylko, jak raz w życiu musiałeś się zanurzyć w polskim piekle. Otóż w Jarocinie wystąpiłeś raz jako nikomu nieznany zespół Republika. Wspaniałe przyjęcie. Potem był ten straszny rok, kiedy właśnie stało się to polskie piekło i ci ludzie, którzy Ciebie kochali, palili Twoje płyty. Idiotyzm. Podejrzewam, że teraz się wstydzą. Potem parę lat później wystąpiliście znowu. Koncert był wspaniały. Mnie ciarki przechodziły po plecach. Wszyscy Was kochali. Z kurami w tej chwili jest podobnie. Wszyscy Cię kochają, a część próbuje Cię w tym piekle znowu zanurzyć. Nie dasz się. Wiem o tym. Znam Ciebie od lat. Jesteś strasznie twardy facet, chociaż masz bardzo miękką duszę, mimo tej zawsze kamiennej twarzy. Pozdrawiam Cię. To był koncert niesamowity rzeczywiście. To był koncert, który miał zacząć się, był dla wszystkich ciekawy, przede wszystkim dlatego, że miał być przerwany. Publiczność chciała nam przerwać ten koncert. 20 tysięcy osób mniej więcej. No, ponoć tyle było. No nie tyle nam chciało przerwać. No, była to część publiczności, która sobie postanowiła przerwać ten koncert. I to wyzwoliło w nas nieprawdopodobną energię. Potrafiliśmy nie tylko przeczekać deszcz, to był autentyczny deszcz pomidorów specjalnie spreparowanych, przygotowanych, kefirów, maślanek, przedziwnych różnych przedmiotów, takich konsystencji lejącej się raczej i z lekka pośmierdującej. To trwało no, kilka minut i to udało nam się przeczekać. Udało nam się przeczekać niesamowity huraganowy gwizd. I to był gwizd rzeczywiście nieprawdopodobny, ale to wyzwoliło w nas energię, która zaowocowała tym, że ta sama publiczność po godzinie śpiewała nam 100 lat i prosiła nas o bisy. I, no to był nieprawdopodobny koncert i to był koncert, który zakończyliśmy właśnie piosenką Moja Krew. I który był nie naszym triumfem, tylko był naszą taką bardzo wyraźną odpowiedzią na to, jak bardzo można się pomylić, jak bardzo można niesprawiedliwie kogoś ocenić, skrzywdzić, a tymczasem jest zupełnie inaczej. Bo ci ludzie sami musieli na sobie tego doświadczyć i myśmy im w tym pomogli po prostu. Zapraszamy Cię do nas, Grzegorzu, bo czeka na Ciebie kolejny gość, który chciałby Ci zadać kilka pytań na okoliczność. Elżbieta Adamiak. Witamy gorąco, dobry wieczór. Elżbieta Adamiak, czyli księżniczka z Krainy Wrażliwości. Elżbieto, powiedz mi, jesteś kojarzona raczej z inną muzyką, z czymś to właśnie mówi się, o tym, o czym się mówi ostatnio, Kraina Łagodności, piosenka liryczna, poezja śpiewana. Dlaczego przyjęłaś zaproszenie do naszego programu? To nie zarzut, to pytanie. Ja myślę, że gdyby porównać muzykę do kwadratu, to w jednym jego kącie siedzi rock, na wprost ballada, po lewej klasyka, a na wprost jazz. Ja myślę, że oni się wszyscy gdzieś tam spotykają, a potem wracają do swoich kątów i z tych kątów na siebie patrzą. Tak też ja bacznie obserwuję scenę rockową od wielu, wielu lat i powiem Ci, Grzegorzu, że świecisz z niej bardzo jasnym dla mnie blaskiem. Miło mi to tym bardziej słyszeć, Aru, że dokładnie pamiętam Twoje koncerty w latach 70., które nas naprawdę uzbrajały w taką, uzbrajały nas w łagodność, tak bym to określił. Dziękuję bardzo. Twoje pierwsza piosenka, którą jak gdyby zaznaczyłeś swoją obecność w moich uszach, to było Ciało. Ja pamiętam moje wrażenie po wysłuchaniu tej piosenki, kiedy byłam i lekko zbulwersowana i jednocześnie pełna podziwu za odwagę. W tamtych latach to była odwaga śpiewać tak wprost o tak pięknych rzeczach.
To było takie wyznanie, które oczywiście było adresowane, bo takie piosenki nigdy nie pozostają bez adresu. I tak naprawdę wydaje mi się, że w pisaniu zawsze dla mnie najważniejszy był adres. I zawsze najważniejsze dla mnie było to, że było to pisane dla kogoś. Ja nie ukrywam, że to najczęściej adresatkami, nie było ich aż tak wiele, jakby się wydawało, były kobiety. I zawsze były te piosenki wyposażone w rzecz, która jest energią niezniszczalną, czyli w miłość. I wydaje mi się, że to jest coś, co potem daje pewność pisania, nawet jeżeli pisze się o rzeczach intymnych i takich, wydawałoby się, wstydliwych, to miłość wyposaża to w taką siłę, że można o tym opowiadać bez zażenowania. Elżbieta Adamiak była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Skoro już była mowa o tekstach, które jakby odgrywają wielką rolę w twórczości Grzegorza Ciechowskiego, to teraz kolejny etap Obywatela GC i utwór, który ma bardzo szczególny i bardzo wyjątkowy tekst. I myślę, że jest bardzo ważnym dla naszego pokolenia i słuchaliśmy go z otwartymi szeroko ustami, myśląc, jak to można tak prosto napisać o rzeczach, na które tak bardzo czekaliśmy. Nie pytaj o Polskę, Obywatel GC, nie pytaj o Polskę. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bez senna nocy, senne dni. Kochanka, ale sypią z nią, choć śmieją ze mnie się i drgią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie pytaj więcej mnie, dlaczego jestem z nią, dlaczego z inną mnie, dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się, co ciągle widzę w niej, dlaczego w innej nie, dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc. Thank you.
Słuchajcie, miarą popularności każdego zespołu jest to, iż raz na jakiś czas pojawiają się tak zwane parodie ich utworów. Jedyny zespół, który na polskiej scenie istnieje, który takie parodie robi naprawdę znakomicie, to grupa Big Cyt. I właśnie teraz pojawią się na scenie, prezentując coś bardzo wyjątkowego i szczególnego. To będzie kompozycja, która częściowo jest znana z repertuaru zespołu Republika, a częściowo nie. I zobaczymy, jaka będzie reakcja samego Grzegorza. Przed wami Big Cyt i nowe kombinacje. Republika Cyc i utwór zatytułowany Nowe Kombinacje. Jaka jest, Grzegorzu, twoja pierwsza reakcja? Dzięki, chłopaki, to jest naprawdę super numer. Pierwsza reakcja na to? Tak. Bardzo się ucieszyłem, no po prostu... Ale czekałeś na to. Zrozumiałem smutną taką rzecz, że przeszliśmy do klasyk. Ale to nie znaczy, że pora, to nie znaczy, że pora umierać. Jeszcze mamy trochę czasu. Proszę państwa, pytania do Grzegorza Dziechowskiego. Bardzo proszę. Najpierw zakładałeś Republikę, później byłeś obywatelem GC. Teraz znowu wróciłeś do Republiki i zostałeś Grzegorzem z Ciechowa. Dlaczego artysta taki jak ty, który wciąż ma tyle do powiedzenia, zostaje producentem cudzych płyt? I na czym polega ta praca? Dzięki za to pytanie, bo jest coś takiego i to jest taka najprostsza odpowiedź, wydaje mi się, że po nagraniu kilkunastu własnych płyt chciałoby się korzystać z takiej świeżej energii debiutanta. To jest coś niesamowitego. Kiedy ktoś nagrywa pierwszą płytę, to zanurza się w takim świecie emocji, tak głębokich i tak rozedrganych, że wydaje mu się, że po prostu robi rzeczy, które decydują o jego życiu. I poniekąd ma rację, bo pierwsza płyta jest zawsze najważniejsza. I uczestniczenie w czymś takim jest nieprawdopodobnym przeżyciem. Udało mi się uczestniczyć przy takiej właśnie płycie debiutantów. To był atrakcyjny Kazimierz, to była Kasia Kowalska. To była płyta, którą skończyłem przed dosłownie dwoma tygodniami, Krzysztofa Antkowiaka. I to była przede wszystkim Justyna Steczkowska. Myślę, że nie była to ostatnia płyta, bo już dosłownie niedługo będziemy się zbierać do pracy nad następną jej płytą. To jest kolejne kilka miesięcy ciężkiej pracy. A na czym polega taka praca producenta? Co robi taki człowiek? No, przede wszystkim to jest nie przeszkadzać. To jest jedna zasada. Nie przeszkadzać komuś w pokazywaniu najpiękniejszych rzeczy, jakie ten ktoś ma w sobie. To jest najważniejsze. Po drugie, to jest, wydaje mi się, pomaganie komuś w określaniu własnego stylu i to jest eliminowanie rzeczy, które wydają się niepotrzebne, które często pojawiają się przy mniejszym trochę doświadczeniu. Nikt tego nie jeszcze słyszał, nie było. Nikt tego nie widział. Krzysztof Antkowiak na żywo z płyty, która wyjdzie w maju.
Piosenka nosi tytuł Ena, muzykę skomponował Krzysztof Antkowiak, słowa napisał Grzegorz Ciechowski. Krzysztof Antkowiak! Krzysztof Antkowiak i absolutna premiera z niewydanej jeszcze płyty. Utwór zatytułowany na autorstwa Krzysztofa. Słowa napisał oczywiście Grzegorz Ciechowski. Już niebawem koniec naszego dzisiejszego spotkania Gwiazdy na żywo, ale jeszcze wcześniej pojawi się jeden bardzo ważny gość naszego dzisiejszego programu. Gość ekstra, super specjalny. Jan Jakub Kolski. Dobry Cieśla. Wieczór, witamy. Dobry wieczór. Witaj, Janie Jakubie. Jak to się dzieje, że ty jesteś mężczyzną, reżyserem przypisanym ludowości? Ty, Grzegorzu, w pewnym momencie swojego rozwoju artystycznego dochodzisz do tego, że przetwarzasz twórczo folklor, tak? Jak to się dzieje, że spotykacie się w tym jednym wspólnym miejscu, w pracy? Ja myślę, że to było po prostu naturalne i tylko tyle chciałem powiedzieć. No to się stało w sposób taki, który można zawrzeć w zdaniu samo przez się. To się stało. Przy czym okazało się, że nas sposób rozumienia ludowości jest nadzwyczaj podobny. Znaczy Grzegorz pewnie inaczej definiuje, inaczej pewnie fachowcy, których uszy obrażamy swoimi definicjami. Dla mnie ludowość wyraźnie jest czym innym niż folklor. Folklor jest zaledwie takim komercyjnym opakowaniem ludowości, czymś martwym, skansenowym. Mnie w ludowości interesuje to, co jest żywe, taki swoisty etos rzeczy najprostszych, świętość rzeczy najprostszych, taka konieczność codziennego z codziennej rozmowy z psem, codziennej rozmowy z sąsiadem, codziennej rozmowy z drzewem i wydaje się, że takie podejście odnajduje w muzyce Grzegorza i w nim samym jako w człowieku. Z tego nurtu codziennych pieśni wywodzą się te piosenki, które ty, Grzegorz, przetworzyłeś na swojej nowej płycie, Oj Dana Dana, prawda? Dokładnie. Bo nie były to pieśni śpiewane od święta, ale też przy darciu pierza, przy normalnych domowych czynnościach. Tak, one właściwie towarzyszyły tak wielu czynnościom, którym dziś nam towarzyszy właściwie wyłącznie włączony telewizor czy coś, co zagłusza naszą własną aktywność, ale wtedy to po prostu były, to nie były rytuały, to były po prostu naturalne formy bytu. Ekspresja była naturalną formą bytu, ekspresja taka artystyczna, czyli poprzez śpiewanie, poprzez mówienie, wierszy, ale to było naturalne, bo to po prostu musiało z nas wtedy wynikać. Jan Jakub Kolski, reżyser. Słuchajcie, ta rozmowa doprowadziła nas do bardzo ważnego punktu, bardzo ważnego momentu naszego dzisiejszego spotkania programu Gwiazdy na żywo. To właściwie będzie wielki, a zarazem jakże niesamowity finał. I będzie to też po części wydarzenie towarzyskie. Proszę Państwa, nikt tego, gwarantuję Wam, w Polsce, na świecie nie widział. Na żywo. Wszyscy ci, którzy byli dzisiaj z nami wieczorem, będą także na tej scenie. Wykonają jeden i bardzo zarazem wyjątkowy, zarazem szczególny utwór, który pewnie wszyscy doskonale znają, zatem wszystkich od razu zapraszamy do wspólnej zabawy. Bo to będzie...
pieją, kury, pieją! I to już dzisiaj wszystko z klubu Wolność FM w Krakowie. Do zobaczenia w kolejnym programie z cyklu Gwiazdy na żywo. Pieją, kury, pieją! Dziękujemy, zapraszamy was ponownie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it, get on, get on, get it, don't get it